angielsku, to proszę mówić Josh, tak szybko jak to możliwe. Wolf! Listen to Korsun, Paweł Korsun, Wolf! Paweł Korsun, nasz nauczyciel. 1 września, czy masz dla nas coś specjalnego? Oczywiście, że mam coś specjalnego, jak zawsze mam coś specjalnego. Od razu powiem tylko, że tatuaże potocznie to ink po angielsku. Ink to jest tusz. Czyli atrament, tak. Atrament, tusz, czyli ink to tatuaże. Wczoraj dowiedzieliśmy się, co mówić cudzoziemcom, gdy po 15 latach cały czas używają polskiego w ten sposób. Cień topra albo nastrofia poprawiać. A teraz dzisiaj się dowiemy, co mówić im na temat historii polskiej. Second World War, czyli druga wojna światowa. Ja tutaj zwracam uwagę na to słowo, world, world. Wszyscy mają problem z wypowiedzeniem tego słowa. Mówmy je world, R, nie bójmy się tego słowa, tej literki powiedzieć, world. Second World War started in Poland. To, drodzy Państwo, trzeba mówić i przypominać cudzoziemcom, że druga wojna światowa zaczęła się w Polsce. Możemy też wrzucić taki rym, remember September, czyli pamiętaj o wrześniu, bo dzisiaj mamy September the first. Ten skrót tutaj, drodzy Państwo, można mówić SEP lub SEPT. 51. lekcja. Wczoraj celebrowaliśmy 50. 2 minutami angielskiego, dzisiaj podobnie. Polish nation. Tutaj jeszcze zwracam, drodzy Państwo, i Tobie też, i wszystkim uwagę, że mówimy Polish. Polish to jest polski. Nie Polish, bo Polish to jest polerować, niestety, tak nam się ułożyło. Polish, czyli to OU jest tutaj bardzo, bardzo witalne, czyli bardzo ważne. Polish nation was on its own. Dobrze, czyli i kończąc, co można mógł powiedzieć? Polegać, ja zaraz już kończę, powiem, że mogę tu być około 10 jutro i zrobimy kolejną kartkę, bo ciebie nie było na kartkówce. No. Nie, ale kończąc, co możemy powiedzieć? Że polski naród był pozostawiony sam sobie. Polish nation was on its own. Przypominajmy o tym, drodzy Państwo. Uczmy też cudzoziemców polskiego, bo nie tylko o angielskim świat stoi. No i przypominajmy o naszej krwawej historii, bo ludzie muszą o tym pamiętać. A jutro będę dalej przypominał około 10.